Dzień dobry, witam na kolejnym streamku Sadesa. Dzisiaj robimy to co zwykle, z tym, że ogólnie skupiamy się na tym, żeby odblokować ukryte aspekty broni. Więc, co musimy zrobić? Po pierwsze, musimy pójść do Chaosa, żeby tą tarczę zdobyć. Musimy pójść do Artemidy, do Asteriona, czyli tego byka, i do Zeusa. Także będziemy się starać to zdobyć. Co do Chaosa, no to nie mamy za bardzo tam wielkich możliwości. Co do tego, żeby tam spróbować na niego dostać. Z bogami, no to możemy oczywiście ich upominki wziąć. No i z Asterionem, no to pokój z czaszką, w którym jest dar od boga. No i w ten sposób możemy sobie zwiększyć szansę na to, że go znajdziemy. Biedna Demeter Typie! Biedna Demeter, młodzianie. Myślałem, że to Zeus mówi, tak miałem rozkminę. Czemu to nagle dźwięki jakieś są, nie? No, wciąż zastanawiałem się, jak to się stało z jej piękną córką. Być może uciekła ze śmiertel... Mordo! On nie wie. Hades ją ukradł, on ją porwał po prostu, nie? Kłódkę masz. Czyli w końcu będę musiał z nim pogadać. I będzie jakiś quest od niego. Potem zwierzaczka będzie można dostać. No i padł. Powiesz coś? Dasz mi aspekt? Nie? Jak wygląda gra? Wafla. Unik. Jedź. Nie, tylko nie to dziadostwo. Nie. Dobra, przywołanie. No i git, leży. To coś trzeba szybko załatwić, bo to tak strzela porąbanie, że naprawdę. Masakra jakaś. No znowu! On pół podłogi zapaskudził. O, dobra, pancerz mu padł. Nie. Ach. Chodź. Kurde, już mam mało życia i to tak bardzo. To był chyba trzeci pokój. Teraz czwarty. Nie! To jest piąty, ostatni. Dobra. Uff. Bo już bym zaraz umarł. O, duet. Uderzenie krytyczne zadaje więcej obrażenia osłabionym. Po użyciu wystrzału lub trafienia wroga atakiem, wystrzę poszukującą strzałę. To będzie lepiej działało. Bo ja nie mam zbyt dużo tych ciosów krytycznych jednak, nie? Pamiętajcie, że on ma dwie fale, nie? Nie, on będzie bardzo dużo strzelał. Ty wyjdź. Kurde, już unik robiłem. No przecież byłem w uniku. Nie, tego trzeba załatwić jak najszybciej. Chłopie, teraz druga fala. Jak ja to przeżyję, to jestem bogiem tej gry normalnie. 3, 2, 1 i wybuchnie zaraz. Proszę bardzo. To niebezpieczne dosyć. Jak tak wybucha? Zaraz wybuchnie. Kurde. Jestem na hit. Co? That's Eurydice's song. Czy on śpiewa piosenkę Eurydyki, naprawdę? Dziękuję za ciepłe słowa, mój przyjaciel, tylko że gdy śpiewam tę pieśń, która jest jej autorstwa, cóż, mam takie uczucie w miejscu, gdzie niegdyś było moje serce, że być może słyszę. Być może?
Jak widać, właśnie umarłem. Próbuję przelosować, żebyśmy mogli mieczykiem zagrać, żeby on miał boost do zbierania ciemności i klejnotów. I ogólnie jak tam sobie przygotowywałem głośność, to jakiś nowy... Co to jest? Dotrzy na powierzchnię z ukrytym aspektem Exagrypha. Ja go nie mam. Chyba, że... O chłopie. Ja rozpocząłem grę, dostałem od razu aspekt od Zeusa. Tak nawet nie wiedząc o tym. Ja próbowałem dostosować głośność gry do mojego głosu. I stało się to. Okej. Okay. Posiadasz palący Eden, który wystrzeliwuje groźne iskry. Laser! To jest iskra, która atakuje pobliskich przeciwników. A potem robi BOOM! Wezmę to ulepsze. Ile ja mam jeszcze krwi? Jeszcze 3. To ulepsze na maksa. To ogólnie działa tak. Mam więcej życia. I co tam jeszcze? A. Zamiast ataku specjalnego mam coś takiego. Ta tarcza mnie chroni. Zmniejsza mi obrażenia otrzymywane. Teraz słuchaj, Zagreusie. Co prawda to jest trochę dziwne, nawet ode mnie. Mam wiadomość dla twojego łuku. Dokładnie tak. Następnym razem po prostu idź do Koronachta i powiedz go stanowczym... Powiedz to stanowczym, rozkazującym głosem. Widzę cię napiętego w rękach siódmego awatara. Co? Daj mi znać, jak poszło, okej? Okay? Dziwne. Czemu ja próbuję unikać w ostatniej chwili? Z tego nie będzie żadnego boosta. Za dużo asasji nagrałem. Może da mi coś do tarczy? To wtedy byśmy już mieli... prawie wszystko załatwione, oprócz jednego. Uuu, mam zawiązałem więź. Wyczułam twoją konsternację, synu Hadesa, gdy już się tu rozglądasz. Masz kolejne pytanie i masz je zadać. Zastanawiam się, jeśli stworzyłeś to wszystko, to kto stworzył ciebie? Właśnie, czym było to miejsce, zanim się pojawiłeś? Po prostu się stało, tak jak ja. Tak po prostu, taka nagła zmiana, o. A nic mi nie powiesz takiego ciekawszego? Czekaj, czy to spowalnia pociski? To spowalnia pociski! Hades, twoje czaszki nic mi nie zrobią! Oj. Tutaj jak najbardziej kółko się przyda. Nie, siedzę tu. Kółko. Leżą. Więcej tego dziadostwa. Jeszcze coś, pewnie. Może ucieknę? Tego tu potłukę czy coś? Nie, uciekaj. Nie uciekaj. No nie podoba mi się ta prędkość bicia i to bardzo. Nie strzelaj! Nawet nie wiem, gdzie jest moja aura! Zaraz umrę. O nie, to dziadostwo. Wyjdź. A tak, nie mogę zrobić drugiego. Dobra. Hop. Nawet to jajko rzuca we mnie bombami. Nie. Nie bij mnie. Dobra. Hop. Nie. Ej, szybko padł. Znaczy jeszcze nie padł, ale szybko berwał. Duże ilości. Właśnie dlatego mówię, że ta aura za bardzo się nie przyda. Trzeba uciekać cały czas. Ale w sumie trochę mi pomogła z tymi falami. Hop. Dobra. Teraz mam 3 HP. Bo w bombę wlazłem. Nie strzelaj, bo oberwę. Czekaj, czy to jajko jak wlazło do tego, to już zniknęło? Zaraz walnie czymś. To czuję. Nie mogę zrobić uniku.
A, chciałem zrobić szybko, rozwalić tamto jajko i zrobić unik od razu. Ale nie mogłem. Pierwszy raz od dawna tak jakby, wiecie, miałem intensywną walkę z tym dziadostwem. Pisanka wielkanocna kontra wafel Kamilatus. Proszę państwa, proszę obstawiać, kto wygra tę walkę? Jak widać, wygrało jajko. Czy wy jesteście jakoś wolniejsi w tym kółku? Chyba? Tak mi się wydaje, chyba mniej agresywni. On miał jakiś efekt, on, widzicie? Nie, pewnie nie widzicie, ale on ma jakiś efekt na sobie. Jak siedzi w tym kółku i chwilę po wyjściu z niego im to coś robi. Oni są chyba wolniejsi, mniej agresywni. Nie wybuchać! Nie wybuchać! Boże, ile ja życia straciłem już! Tu jest dar i jest czaszka, czyli tam może być byk. On może mi dać... Nie ma byka. A jak jest miniboss, to już chyba byczka nie będzie. To kółko ich jakoś otępia. Nie rozumiem dokładnie jak. Ale tu trzeba biegać po całej mapie, ja nie z tym kółko nic mi nie da. Nie rzucaj nim we mnie! Idzie dobrze. Nie idzie dobrze, nie idzie dobrze. Chcę mu dwie klątwy naraz nadawać. Żeby większe obrażenia były. Uratowało mnie to powolne te. W tym kółku. Oj, miałem atak i nie byłem w stanie nic zrobić. Dobra. Poseidon. On jest taki... No nie jest jakiś trudny chyba. Do unikania. On tak randomowo chyba właśnie rzuca. Dobra, to już nie będę robił tego osłabienia nawet, bo... Chociaż, żeby mniejsze obrażenia mi zadawał. Uj. Padł! Zostawiamy kółko zdecydowanie. Dobra. Nie. Tu jest jeszcze trucizna. No ja się znowu zatrułem. Dobra. No, trochę życia straciłem. Udało się z tych coś. Mam nadzieję, że ten Artur coś tam. Czyli już wykonałem pewno ten. Przepowiednie. Nigdy nie miałem szacunku dla Styksusa. Ostrza, które dzierżysz. Możliwe, że to przez mojego niezdarnego brata Posejdona, który nie potrafił się nim posługiwać. Ale w twoich rękach wydaje się inne. Widzisz, lepsze. Myślę, że całkiem się do siebie zbliżyliśmy. Tak, na tyle, abym mógł poznać to zacne ostrze z innej strony. To aspekt niejakiego Artura. Być może wy dwoje powinniście się lepiej poznać. Artur, nie znam żadnego boga ani władcy o tym imieniu. A więc jak to się mówi, przedstaw nam sobie. Mnie i tego nowego amatora, któremu służy twoje ostrze. To jest król Artur. Dobra, hop. Nie! Ile? Ile obrażeń dostałem? Weź idź stąd! Masz tu, cyk. Czy on jest jakiś wzmocniony? Na przykład przez to jajko, które mam? Bo wydaje mi się, że jest mocniejszy niż zwykle był. Albo po prostu się odzwyczaiłem od walki z nim. No już oberwałem znowu. Jak ja ci dam granat? Chłopie! Ile ja obrywam? Ja mam 200 życia, a już mam... Już nie mam 200. Ajajaj. Hopie. Nie, no kolejna czacha. Źle, padłem.
Po raz pierwszy i nie ostatni najpewniej. Ty jesteś ofiarą, nie ja. Co? Nie no, nie strzelaj w to, przecież to tak wybuchnie. Jak ja to uniknąłem, tego nie wiem. Dobrze, że to wszystko bije też te małe. Te wybuchy biją małe stworki. Powinien stać w kręgu. No nie, no te długie ataki. Ja po prostu nie będę nimi bił. Muszę uciekać po prostu, jak on będzie chciał nimi bić. Czyli walę dwa razy i uciekam. Mam większe przywołanie, ale to zrobię zaraz, jak będzie miał drugą fazę. Och, chłopie. Bo wezmę jeszcze, dam jeszcze więcej tych. Ziup! Trochę oberwał. Oj! Znowu padłem. Mam jeszcze dwa życia. Nie ten guzik. A to miał samoprowadzać. Oj, nie zauważyłem tego. Cholipka. Wiedziałem, że tak walnie. Nie, stop! Stres. Ja nie wiem, co robić. Na pewno nie to. Chciałem sobie zrobić kółko, żeby nie obrywać. A obrywałem. Kto by się spodziewał? No nie strzelaj, zaraz jeszcze te czaszki wybuchną. Nie, to cię to stwo. Czaszka zaraz będzie. Nawet dwie. No, nie, on jest ewidentnie wzmocniony. Zrobiłem unik, jak nie zrobiłem unik. Ja to wiem. Muzyka się kończy aż. Za długo z nim walczę. To jest końcówka muzyki. Ale zaraz się zapętli pewnie. Ale on speeda dostał. Nie. Proszę, nie, jestem na hita. Nie tam, w niego. O
Boże! Stresik jak nic. Dobra, dzięki, że nie robiliście dźwięków. Niech cię szlak, chłopcze. Nie powinniśmy byli się nigdy wyłonić z chaosu. Nic z tego. On mówi coś o chaosie właśnie. Jajko jakoś na niego wpłynęło, nie? A ta końcówka muzyki. Ta gitara, nie? Cox. Czy jesteś teraz zadowolony? Chopie. I... Chaos się śmiał. Tak, jestem z siebie zadowolony. Po tak długim czasie wróciłem. Prawie padłem. Ale to zrobiłem. Ledwo. I tak jestem z siebie zadowolony, tak. Wróciłem. Chłopie, przegapiłeś taką walkę. Czy ty zagrał się? Miałem nie wracać, ale wróciłem. Ze wszystkiego w tym ponurym domu myślę, że najbardziej tęsknię za Cerberem. Z Cerberem można walczyć. Taki spoiler. Ale tęsknię też za innymi rzeczami. Brak światła lepiej działa na moją skórę. Nie było mi tak zimno. No i była Nyx z jej młodymi synami. To wszystko było bardzo dziwne, ale... Matko, w komnacie ojca, a wiedz, że prawie nic tam nie ma, jedynie schludnie posterdowane rzędy wszystkich jego jednakowych płaszczy, ale na stoliku jest portret ciebie, ubranej w królewską koronę i czerwone laury. Królowa, jego królowa. Wykonano dla mnie ten strój, gdy po raz pierwszy tu przybyłam. To nie jest mój zwyczajny styl, a więc Hades nadal ma mój portret. Czemu teraz go wystawił? Nie, nie, on nigdy nie wypuszcza nikogo do swojej komnaty. Włamałem się, nie rozumiesz? Nie wystawił twojego portretu. On zawsze tam był, odkąd odeszłaś. A zatem, matko, jak sądzisz, czemu to zrobił? Ponieważ on nadal mnie kocha. Czy to właśnie chcesz, abym powiedziała? Czy ty sama kiedyś go kochałaś? Chciałam jedynie opuścić Olimp, nie do końca uciekłam. Wątpię, abym miała zbyt duży wybór, ale poszłam dobrowolnie. Być może Zeus wiedział, jak się czułam i pomyślał, że wyświadczył mi przysługę. A jeśli chodzi o Hadesa, pokochałam go. Tak, zawsze pozostawiał mi swobodę. Czy nie porozmawiałeś z nim, byś z nim, albo odwiedzisz ponownie Cerbera lub Nyx? A jeśli chodzi o Olimp, z pewnością my wszyscy coś wymyślicie. No nie wiem, mój synu, Olimp jest za mną, a podziemia nie jestem w stanie wyobrazić sobie, że będę tam mile widziana po całym tym czasie. Ale jesteś królową! Dostałem 3 diaksy tutaj i dostałem 2 nektaru tutaj. Tak, widzę cię napiętego w rękach 7 awatara. Ukryty aspekt, Rama, kim jesteś? Aspekt Ramy. Posiadasz niebiański sarang, który może wywołać wspólne cierpienie. 30% od ataku. Czekaj, ale nie mam... Krwi nie mam. Alternatywny zestaw ruchów. Szerokie, ciężkie ataki oraz odbijający się potrójny strzał ataku specjalnego trapiący wrogów. Wspólne cierpienie. Wrogowie trafieni przez atak specjalny otrzymują obrażenia, kiedy twój atak trafi jakiegokolwiek wroga w czasie 7 sekund. Ładuje atak bardzo długo. To jest taki ciężki atak. On jest szeroki. Więc atakuje pewnie wiele osób. On taki potężny atak, tak jak przy włóczni i mieczu. A atak specjalny wystrzeliwuje 3 strzały i odbija się między przeciwnikami. I wtedy im nakłada się taki efekt, że kiedy oberwą od ataku zwykłego, to wtedy wszyscy obrywają naraz. Czyli ten atak specjalny teraz będzie się opłacał tak dosyć bardzo. Dobra, także no ogólnie udało się. Udało się w końcu, nie? Także no dzięki wszystkim za oglądanko. Dzisiaj tylko jeden run, godzinka streama. No i siema wszystkim.